WPB jest właśnie. Jeszcze 102 od górki na tankowanie. Samolot na tankowanie. Także dzień dobry Państwu, po raz drugi. Jesteśmy na WPB Warszawska Praga. Pojedziemy i pokażemy, jak się tankuje lokomotywy. Jeżeli coś z tego filmu oczywiście wyjdzie. A może i coś wyjdzie. Także jedziemy. Na semaforze G302, tarcza, białe światło, manewry, sygnał MS2, manewry dozwolone. I padać zaczyna. Fajnie. Dawno nie padało, nie? Kolejna tarcza manewrowa, karzełkowa podana. Przejazd kolejowy. Wyjeżdżamy na tor numer 103 w kierunku WPT. Rejonu torów obsługiwanego przez nastawnię WPT Warszawę Pragę tranzytową. To jest tak zwany tranzyt warszawski. Wjeżdżamy na tor łączący właśnie WPT i grupę torów WPB, tak zwanego przybycia, z którego właśnie ruszaliśmy. Prędkość manewrowa 25 km na godzinę, nie większa. Teraz powinniśmy mieć trzy tarcze manewrowe podane. W sumie to jeden semafor i dwie tarcze. Po lewej linia kolejowa numer 9 do Gdańska. Po prawej grupa torów kierunkowych. Mijamy semafor K103 z podanym sygnałem MS2. Wszystko jak do tej pory idzie dobrze. Po lewej przystanek osobowy Warszawa Toruńska. Kolejna tarcza manewrowa. No szkoda, że tym dziobem długim do przodu jadę, niestety całe G widzicie, no ale cóż, no życie. Ja w tym momencie też jadę na stojąco. Górą trasa S8, most Grota Roweckiego po prawej, gdzieś tam daleko. Te tory kierunkowe po prawej to są tory, powiedzmy, na których grupuje się wagony, które jadą w konkretnych kierunkach. Dlatego te tory nazywane są kierunkowymi. Wcześniej jest górka rozrządowa, z tej górki rozrządowej spycha się wagony na konkretne tory, na których w taki sposób oto zestawia się cały pociąg z tych wagonów. Cały pociąg jadający na przykład do Małaszewicz, czy gdzieś do Tarnowskiej Gór, czy gdzieś tam jeszcze. Przy czym na chwilę aktualną większość z tych torów robi bardziej za tory odstawcze dla niechcianych i niepotrzebnych wagonów. Prosto przed nami grupa tranzytowa, 6 torów, z czego 2 w tym momencie w remoncie, a my zjeżdżamy na grupę torów tak zwanego przybycia w rejon WPA. Warszawa, Praga, A.
tarcza podana. Dami tory numer, o numerach od 123 do 140, coś, nie pamiętam już dokładnie, ile tu jest dokładnie, ale to jest tak zwane, to jest to tak zwane odejście. Pociągi sformowane na torach kierunkowych, czyli tych, które mieliśmy po prawej, wyciągane są następnie przez lokomotywy manewrowe właśnie na te tory i tu pociąg jest odprawiany, czyli spisywana jest cała dokumentacja i wykonywana próba hamulców. I to tutaj do tego składu dopina się elektrobus. I jesteśmy za tarczą, zmieniamy kieruneczek. Tarcza podana. Wjeżdżamy na bocznicę, energetyki, na której znajduje się nasz dystrybutor. Pasowałoby zaparkować tak, żeby za bardzo nie latać z tym wężem. Korek i lew mamy tylko jeden. I gitara. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy z maszyny. Co nam będzie potrzebne do tankowania? Dzień dobry. Wprowadź identyfikator. Podaj PIN. PIN-u wam nie pokażę. Teraz trzeba nam lokomotywę przyłożone. Wybierz limit tankowania. Inna kwota, inna 1200. Nie, 1300 zatankujemy. Akceptuj. Przełknęło? Przełknęło i możemy rozpocząć tankowanie. Taki pistolet, taki rzeźbiczek i zalewamy. I tak musimy zalać 1300 litrów. Mały zbiornik paliwa. Stare na przykład Samary czy SF48 mają prawie 6000 litrów. Te 6000 litrów zatankować to się dopiero wchodzi, a nierzadko tankujemy dwie, nawet trzy lokomotywy.
więc zatankować powiedzmy 15 tysięcy litrów paliwa to nie życzę nikomu na takim zimnie, taką pogodę jak dzisiaj. I 20 litrów dolewka. Chyba się zmieści. 1300 plus 850 to będzie jakieś 2... No dobra, nie będę udawał głupiego, 250 baków. Tankowanie dobiegło końca, proszę Państwa. Teraz trzeba ten pistolet wyciągnąć tak, żeby się nie upierdzielić. Zlać przede wszystkim resztę, co zostało. Uwierzcie mi, że to trochę waży. No, pięknie pod korek zalaliśmy. Zalane 1300 litrów. Policzcie to sobie teraz razy cenę za litr na stacji benzynowej. Tyle dobrodziejstwa. Dobra, klucze do kieszeni. Taki oto fajny pistolecik. A tu jest włącznik. Pilot. A tutaj jeszcze zrobimy sobie wydruk. Dawaj kasę. Dobra, spanamy. Dobra, słuchajcie, palimy dżigitę. Czuwaczki pokasowane. Deaktywujemy ten pulpit. Duta werkę. Chyba na dosie. Albo Linuxie, nie wiem. Dobra. Pstryk bieg jałowy. Jeszcze nie, pulpit trzeba aktywować. Przecież Paweł, co ty robisz? Aktywacja pulpitu. I startujemy. Paliwka mamy 2,150, czyli gdzieś stówka nam uciekła. Trudno, bieg jałowy na zero. Popełniamy. Zapalimy sobie jakieś światełko. Halo! Cześć, za 10 minut będę. Dobra, ja na 302 od Bena jadę. No dobra, spoko, hej. Dobra, słuchajcie. Wracamy do swojej stałej pracy. W sumie to nie, wracamy odstawić lokomotywę. Zgłosiłby się jeszcze. Dzień dobry. I chciałbym do B, może być po 60. Pojedziemy z powrotem do WPB, tym razem po to, że numer 260, jeżeli rozjazdy tam są czynne, bo widziałem coś tam w rozjazdach grzebią, tylko nie wiem dokładnie w których. A i tak nam zależy, żeby na drugą stronę stacji pojechać. Także tego proszę, udało się, po 260 pojedziemy. 106 gotowy na grobów. No dobrze, że gotowy, my też gotowi jedziemy. Zatankowani, szczęśliwi. I kończymy zmianę. I kończymy na 106, mamy wyjazd. Przed
Wami grupa torów kierunkowych. Tym razem objeżdżamy ją z drugiej strony. Ktoś od razu zapyta, dlaczego Wam się cały czas świeci kierunek do tyłu na tych przyrządach. Ano dlatego, że mam kamerkę ustawioną na drugim pulpicie, żeby mi tu nie przeszkadzała. Także tamten pulpit jest skierowany tyłem do kierunku jazdy. I mamy tor numer 260. 24.011, będziemy jechać. Tor objazdowy grupy kierunkowej, grupy torów kierunkowych. Znowu trasa toruńska górą. Babach. Można powiedzieć, objechaliśmy sobie tory kierunkowe dookoła. Taka wycieczka drobna. No, tarcza 310 się podaje. WPB do Lotosu. I po 60 jadę do Pana i na 302 od kanału. Zgłaszam się, WPB do Lotosu. Po 60 jadę do Pana i na chciałbym na 302 od kanału. Dobrze, tarcza podana. Jadę, dzięki. Tarczy 310 w końcu zrobili, proszę bardzo. 91610. Chłopaki, widzę, walczą z rozjazdami. Bardzo dobrze. Chwali im się to. Pusty, prosty tor. Teoretycznie mógłbym tu rozpędzić się do 40 na godzinę z tymi manewrami, gdyby dyżurny dał mi informację, że tor jest wolny. Natomiast takiej informacji nie dostałem, więc maksymalna prędkość 25 km na godzinę. To był czuwak, jakby ktoś pytał. Tam po lewej pany policjanty sobie stoją. Pogonimy trochę to ptactwo. Poszli.
Ale się tego tu nazbierało. Dziwnie ostatnio trafiały mi się praktycznie same służby manewrowe, nie wiem dlaczego. Dlatego może będzie teraz trochę mniej filmików. Jednak manewry to jest praca z ludźmi, praca z drużyną manewrową. No i nie każdy chce, żeby go nagrywać. Poprawy nastawiam WPB. Tego już nie widzicie, wcześniej widzieliście, zapomniałem wam powiedzieć. Wyjeżdżamy teraz na kanał, za tarczę zwrotną i z powrotem na 302. Kanał Żerański. No, także tak to wygląda. Raz przodem, raz tyłem, aby nie było. Razem prędkość maksymalna 20 na godzinę, wjeżdżamy na tor zajęty przez inny tabor. Dwudziestka nas obowiązuje od tego miejsca. Dobra, dzięki, trzymajcie się, najlepszego, heja, cześć!